Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj pierwsza rzecz, którą zrobimy, to porozmawianie z Kronim U4, który powinien nam co nieco powiedzieć o robotach bojowych kleryków, które się popsuły. Chociaż, no, Jack zwątpi, że to byli klerycy i widzę, że Zouza to się chyba chce ode mnie. Nie, po prostu do mnie przybiegła, nie wiem po jaką cholerę. Okej. Okay. A Kronie widzę, że sobie dzisiaj spaceruje gdzieś tutaj na dole. Tutaj sobie latasz. Przydałaby mi się pomoc z kilkoma szalonymi robotami. Analiza. Transmisja radiowa mechanicznych jednostek kleryków wykazuje silne anomalie. To już wiemy. Przestudiowałeś też ich usterki. Co odkryłeś? Za mało informacji. Potrzebna wymiana danych z panelem centralnym kleryków. Panelem centralnym kleryków? Masz na myśli te maszyny ze Starego Świata na pokładzie rakiety? Kalana? Potwierdzam. Powtórzyć. Kurwa, moja głowa! Cóż, wygląda na to, że będę cię musiał jakoś zsynchronizować z bóstwem kleryków. Potwierdzam. Zabiorę cię tam. Przyznaję, jestem ciekaw, co takiego wypluwa ta puszka. No dobra. Czyli musimy Kroniego tam ze sobą wziąć. I co ciekawe, to jest tutaj. Okej, fajnie. A taka sprawa, ja bym chciała może z drabem iść i dokończyć tę robotę, wiecie? Tylko do tego potrzebujemy łóżka i tak się przekimać może ze dwie nocki. I zobaczymy, czy drab do mnie zagada. Jak nie, to znaczy, że musimy się zająć czymś innym i wtedy do mnie powinien zagadać. Ale chciałabym to skończyć, bo nie wiem, czy już później będzie jakieś zadanie dla nas od niego. No, a mamy tych towarzyszy sporo. O co w tym chodzi? Słuchaj, nie wiem, czy już do tego przywykłaś, ale... Tak. Dobra, na razie jeszcze nic nie masz. Prześpię się tak profilaktycznie jeszcze nockę. Jak nic nie dostaniemy, to pójdziemy chyba z Kronim. Ewentualnie z Foxem coś jeszcze będę chciała robić. Dobra. Ale... Dobra, nie potrzebuję cię już w takim razie. Musimy się zająć czymś innym. I myślę, że Fox nie będzie wcale głupi. Ewentualnie może Kaja ma coś dla mnie. Chociaż no z Foxem... Dobra, Kaja nic nie ma. Chwilowo. A Nyra? Nie masz nic. Dobrze, no to może Fox ma coś dla nas? Chyba ma Questa. Hej! Jak tam? Obmyśliłeś już ten swój sprytny plan? Owszem. Gumowa kaczuszka podsunęła mi świetny pomysł, kiedy kąpaliśmy się razem wczoraj wieczorem. No coś ty. Aha. Nagle przypomniał mi się taki znajomy, który został pobity przez jakąś bandę zbirów. Prawdziwe zakapiory. Chciałbym ich, no wiesz, poznać i odbyć przyjacielską pogawędkę. Jak ma ci to pomóc zrehabilitować się w forcie? Cóż, stamtąd pochodził ten poturbowany berserk. Kiedy usłyszy, że go pomściłem... A kim on dokładnie jest? Na szczegóły. Nadal mi nie ufasz. Słuchaj, ważne, aby pamiętać, że to nie są pierwsi lepsi frajerzy, jasne? To prawdziwe bydlaki. Już wspominałeś. Wiem, upewniam się tylko, czy dotarło to do twojego zakutego łba. No dobra, to chodźmy. Zobaczymy, co da się zrobić z tymi egzekutorami. Świetnie, doskonale. Dobra, i nie zapomnij. Tata, to bydlaki, kapu. Bardzo dobrze, słuchałeś. Thank you.
No, gdyby wiedzieli, co ich czeka. Powoli. Trzymaj się za mną i siedź cicho, ta? Jasne, szefie. Co tylko powiesz, szefie. Dobra, no to lecimy. Nie powinienem się zatrzymać. Okej, Chimerę jeszcze mamy na głowie. No. Chimera nie jest już jakimś tam przeciwnikiem, nie wiadomo jakim. Zawsze możemy ją też wybić trochę z rytmu. Niestety zdążyła wstać. Ale to nic. Tak, nie sądzę, by dało się coś zdziałać rozmową. Przekonamy się. Dużo ich tutaj. Dobra, czas na nas. Będziesz atakował? Chyba nie. O, cześć, nie zauważyłam cię. Naprawdę atakujesz głupiego gościa bez polotu? Ała, no jakim prawem dostałam. Nienawidzę was. Do widzenia. Te łajzy, które były tu przed nami, nie zostawiły dla nas zbyt wiele, co? Nie wiem. Wziąłam sobie dużą torbę Alexitu. Kolejny stary garnek. Nie wiem, gdzie Jax go sobie włożył. Ale tych banitów jest tu milion. Hej, a to co? Szybkie pytanie. Odwiedziliście może w ciągu ostatnich kilku tygodni Fort Berserków? Słucham? Ciekawi cię, czy należymy do tych prostaków z Tawaru? Skąd taki pomysł? Jesteśmy banitami z krateru. Widzicie tego człowieka? Podobno pobiliście jego kolegę. Kogo? Foxa? Tak, wiemy kto to. Pobiliśmy jego kumpla? Chłopie, to on dostał lanie. A, rozumiem. Tak, śmieć próbował mnie okraść. A kiedy go złapałem, to menda zwiała. Czekaj, co takiego? Nie tak to pamiętam. Wcale tak nie było. Na pewno ci się nie pomyliło? Dlaczego mnie to nie dziwi? Co ja tam wiem? Jedno jest pewne. Dałeś się wciągnąć w niezłe bagno. A, tak. Jak cię zobaczą z tym pajacem, to jako banita całkowicie stracisz reputację. Chyba czas ulżyć ci w cierpieniach. Wiesz, ja nie zupełnie. Jak chcesz. To nie potrwa długo. Dobra, lejemy się. Kościół ma strzelbę. O kurwa, dostałam. No to pięknie, widzę. Super. Się przygotowałam do walki. Ale będę miała zaraz śmierć na miejscu. Dobra, zróbmy zapis, bo jest szansa, że to przeżyję w sumie. O, jest taka szansa. Może najpierw ciebie. Okej, egzekutor przyszedł. Dobra, tamten nie żyje. Tylko fajnie było, jakby Fox przyszedł mi pomóc. Nie mam mikstur jak na razie, więc... Dawaj, Fox, weź mu przypiernicz. Dawaj. Okej, Fox w sumie całkiem nieźle sobie radzi. Lepiej mniej, no wiesz, broń pod ręką. W razie gdyby zrobiło się gorąco. Co ty nie powiesz? Przestań się martwić. Pewnie. Co mnie to obchodzi? No, znowu nie mam mikstur. Okej, chyba zaczniemy się leczyć jedzeniem. Ustawmy sobie podwójkę. Żeby mi to coś jeszcze dało, nie? W sumie lepsze to jest niż nic. Poza walką nam się przynajmniej regeneruje.
Ojej, dobra, pijemy dalej. Pieprzony robal! No chodź. Okay. O Jezu, dobra. O Boże. Dobra, on się zajął Foxem. Pięknie. Dawaj, Jax. Spróbujmy tego dobić. Super. I został nam jeszcze jeden. No, to się dało mnie. Okej. Okay. Jeszcze raz. No, to było naprawdę coś. Rzecz jasna, już się znaliście. Tak się wydawało, nie? Kiedy zamierzałeś mi zdradzić, że to ty byłeś tym znajomym, którego pobili ci goście? Nie mówiłem ci tego? Dałbym sobie rękę uciąć. To zdarzyło się tak dawno temu. Sam wiesz, myli mi się. Jasne. Skoro są martwi, nie powiedzą już twoim kolegom z fortu, jak mocno cię wtedy pobili. Niesamowite, co? Nie odstawiaj więcej takich numerów. Oczywiście, przeniknę. Obiecuję uroczyście. Wiesz, zaczynam myśleć, że wcale ci nie zależy na karierze w forcie. Ależ zależy, po prostu żaden z moich planów jeszcze nie wypalił. Zauważyłem. Lepiej popracuj trochę nad podejściem. Bez obaw. Następnym razem wymyślę coś naprawdę genialnego. Chyba nie zdołam cię powstrzymać. Ej, a może odrobinę wiary? Potrzebuję tylko nieco więcej czasu. Ale uda mi się. Zobaczysz. Okej, okay, w porządku. Dobra, możemy sobie jeszcze tutaj zwiedzić troszeczkę ten teren. Wątpię, że znajdziemy coś bardzo kosztownego. Ale z drugiej strony przed wejściem była na przykład torba z eleksitem. I to duża, więc może coś tu jeszcze fajnego leżeć. Jest na przykład eleks w czystej formie. No i eliksir na przykład leczniczy. Mały i duży. To się akurat przyda. Fajnie. Czy coś jeszcze? Na pewno jeszcze jakiś trup gdzieś powinien leżeć. Tam jeszcze są jakieś rzeczy. Dobra, trochę na sprzedaż. Pięknie, mamy fragment mapy. To chyba pierwszy w ogóle w tej grze, który udało mi się znaleźć. I kuferek. Co ciekawe, łatwy zamek. Dobra, to nie jest takie proste. I teraz do końca. Modyfikator wielu talentów. Siła i zręczność. Tutaj rzeczy jeszcze, trochę wytrychów. Fajnie. To co? Dalej nie mam mikstur. Mamy dwa punkty umiejętności. Możemy sobie to łykła. Dobra, to mi ładnie zregeneruje życie. Ograniczenie szkód. Symbole Starego Świata. Ukaż niewiernych, Matko Boska. Błąd systemu. Wiedza to potęga. Szczątki wroga. Niewdzięczna robota. Fajnie by było to skończyć. Ale nie wiem, czy drab coś będzie miał dla mnie. Powiem tak. Chodźmy sobie. Jeszcze tak w ogóle umiejętności mamy i atrybuty do rozdania. Cios w plecy. Tą budowę bym dalej chyba cisła. Ewentualnie, żeby sobie tą chemię podbić. Inteligencja i zręczność.
Zręczność potrzebuje, tak. I inteligencję. I teraz umiejętności, czego my się możemy nauczyć. Jakiegoś czaru moglibyśmy od Morkonów. Te bronie dystansowe to na razie nie. Szósty zmysł, pełna ochrona. Witalność, regeneracja witalności. Trochę mamy problem. Twórca broń mogłabym. Trofea zwierzęce, górnictwo. A jak tutaj? Pewnie nie mam sprytu do wszystkiego. O, tutaj mamy w sumie full. Dobra, to pójdziemy do Morkonów i się nauczymy jakichś umiejętności fajnych. I przy okazji u Morkonów coś możemy zrobić? Nie wiem. Można by było spróbować iść na arenę. Tak właściwie. Schowaj to. Można by było iść na arenę i spróbować się tam zmierzyć. Ewentualnie z Jagunem się spróbować pobić. Chociaż to raczej ryzykowna sprawa. Kto to jest? Wszystko już powiedziałem. Może lepiej stąd iść. Nie pamiętam Igora. Taka sprawa. Którędy tutaj iść? Dobra, tędy już zejdę, jak weszłam. Bo w sumie to i tak chyba tędy się dostanę. Co najlepiej, najbliżej. I teraz tylko się nie pogubić. Chociaż ja już to zrobiłam. Tylko ja tak potrafię. Tutaj gdzieś Jagun chyba na nas czeka, albo mi się to śniło. Nie wiem. Tak, jest tutaj. Możemy w sumie spróbować. Ej, a dlaczego mnie nie wyleczyło więcej? Bulion. To co, myślicie, że spróbujemy? Do dzieła. No dobra, gdzie moja gorzała? Nie będziemy mu dawać oczywiście gorzały. Chodź. Gdzie dwóch się bije? Dobra, nie ma czaszki. Dobra, dałam radę. Weźmy go. Czy wy możecie sobie stąd iść i nam nie przeszkadzać w walce? Weźmy go. Chcę zobaczyć jakąś akcję. Dobra, nie będę może zapisywać, nie? Walnie mnie szybciej, czy ja? Ja go walnę szybciej. Odpuść, dziewczynko. I do widzenia. Dobra, zrobię zapis, bo idzie dobrze. Okej, trochę mnie odepchnął. Nieładnie. Ale ja mam szansę to wygrać teraz, więc... Ała! Dobra, moja szansa, żeby wygrać jest teraz nie jest szansą. Wolałabym się w sumie wczytać, niż nie mam być szczera. Dobra, bo on ma te swoje kołowrotki. Że co? Nieźle. Niby jak, przepraszam bardzo. Wczytaj, szybki zapis. To było dziwne, bo... Byłabym... Nieźle. Nie ten, wczytaj tamten. Dałabym sobie rękę uciąć, że zadałam ja ostatni cios. No i co jest? Ja się nie zapisałam?
Ale jak to jest możliwe? Nieźle. Lecisz w chuja? Jeszcze nie skończyliśmy. Pewnie masz... Zaczną w końcu! Dawaj, Jax. Weźmy go może... Wezmę go. Dawaj. To mi się podoba. Chciałbym go przewrócić. Bo to jest jedna z lepszych taktyk, ale chłop już zdążył mi tu wstać. Ale ja bym go tak przewróciła. Dobra. Denerwują mnie ci ludzie, którzy tutaj chodzą, bo ja nie chcę nikogo, wiecie, uderzyć. To będzie mieć problemy. Pięknie, udało się. To naprawdę bolało. Co się stało? Walczyliśmy. Wygrałem. Nie zasłużyłeś na zwycięstwo. Nie okazałeś krzty honoru. A mimo wszystko trzymasz się na nogach. Chociaż nieźle oberwałeś. Zapłacisz za to. Nie z tego, co wisi mi gosta. Poczekaj no. Czego chcesz? Pojedynek dobiegł końca. Wynoś się... Dobra. Wynoś się, zanim naprawdę ci pokażę, na czym polega prawdziwa walka. Robaki! Bezwartościowe! Okej, okay, no to idziemy w takim razie się pochwalić goście. Zobaczymy, co nam to da. Trzeba korzystać z okazji, jeśli się nadarzy. Pobiłem Jaguna. No, od razu mi lepiej. Chłop zaraz przyjdzie się upić, żeby zapomnieć, że przegrał. A skoro o tym mowa, proszę, oto twoja dola oraz wygrana. Ja zgarniam 10%. Standardowo. Daj znać, kiedy poczujesz się gotów do następnej walki. Powiem ci, z kim się zmierzyć. Masz jakieś informacje? Masz. Co tam słychać w grocie? No, to trafiłeś we właściwe miejsce. Zachowaj ostrożność, rozmawiając z Venią. Rzadko gdzieś wychodzi. Większość czasu siedzi i myśli, a to największy błąd. Potrafi popadać ze skrajności w skrajność. No dobra. A kto jest kolejny? Mogę się bić. No i to mi się podoba. Ile kryształków chcesz postawić? Idę na całość. Został mi tylko jeden skubań. Pewnie będziesz go kojarzyć. Mówimy na niego Batulda. Tobie też proponuję się przygotować, bo inaczej możesz dostać taki wpierdol, że nie usiądziesz przez miesiąc. Pomyśl tylko, jak śmiesznie byś wtedy chodził. Jeszcze coś. Batulga nie bawi się w jakieś tam kryształki, więc jego stawkę wykładam z własnej kieszeni. Nie zależy mu na żadnej wygranej? Jemu chodzi o honor, lubi sobie coś udowadniać, czy podobne bzdety. Mnie to zwisa. I lepiej nie próbuj zgrywać twardziela, dobra? Wtedy każdy będzie coś z tego miał. No, poza tobą rzecz jasna. Okej, okay, czyli w sumie moglibyśmy dzisiaj zakończyć te zawody, ale czy ja się z Batulgą będę w stanie zmierzyć, to ja tego nie wiem. W sumie... Też bierzesz udział w walkach Gosty? Nie. Mam za zadanie pokazywać innym wojownikom, gdzie są ich granice. Zapłaciłeś potem, więc jestem ci winien nauczkę. Wiesz, co robić. Walczymy, dopóki któryś nie padnie. Sam zdecyduj, kiedy chcesz dostać manto. Dobra, to zróbmy zapis.
chcesz się pojedynkować? Proszę bardzo. Nauczę cię, czym jest ból. Łap za broń! Tu się będziemy lać? O, okej, dobra, Batulga nie ma czachy. Ło kurde, dobra. Weźmy go. Chciałbym go przewrócić. Jestem w stanie to robić. Dobra, chłop jest trudny, to trzeba mu przyznać. Dobra. Ałano! Co to miało być? Oczywiście ci ludzie się tu kręcą i to nie jest nic dobrego. Może się zamachniemy trochę. Nie wiem, jakim cudem oczywiście on zdążył, a ja nie. Dobra, widzę, że to nie jest dobra taktyka wcale. Jak już mam go powalać, to lepiej to robić tarczą. I w ten sposób. Także próbujemy. Dobra, troszeczkę musimy się. Ała, no! Fuck my life. Nie mogę się wczytać. Wczytaj. O Jezu. No. Dobra, będziemy go powalać. Dawaj. Jeszcze raz. I lecimy kolejną serię. Gdzie dwóch się bije? Dobra, zrobię zapis tutaj. Super. Jeszcze raz. I dalej. Dawaj, Jax, proszę cię. I siup, i siup, i siup, i jeszcze raz. I jeszcze raz. Dawaj. To jest super taktyka w ogóle. Przeciwnicy nie wiedzą, co robić, nie? Dawaj. Jeszcze. I siup. Dobra, Jax, proszę cię, bo zostało mu tak mało HP, że to jest żart. Pięknie. Udało się. Wow. Naprawdę fajnie. Przegrałem? Ja nigdy nie przegrywam. Jakim cudem mnie pokonałeś? To była dobra walka. Tak. I dobra nauczka. Nie wiem, jak dogadałeś się z Gostą, ale lepiej przekażę, że przegrałem. Niech Rawak będzie z tobą. Super. Chodźmy odebrać w takim razie nagrodę. Jestem zadowolona, nie? Bo udało nam się kolejne zadanie wykonać z pobocznych. Wszyscy odeszli. Rozwaliłem Batulgę. No, facet, zaimponowałeś mi. Nikomu się to dotąd nie udało. Ciężko mi to mówić, ale bierz te kryształki. Proszę, oto twoja dola oraz wygrana. Ja zgarniam 10%. Dzięki. A, czekaj, zanim pójdziesz. O co chodzi? Czy kryształki są dla ciebie takie ważne? Eleksir jedynie spowalnia takiego obywatela świata jak ty, racja? Przejdź do meritum, Gosta. Otóż chodzi mi o to, że ten eliksir stoi mi tylko na półce i zbiera kurz. Nie wiem w ogóle, jak działa, ale... Ty lubisz ryzyko. Rozstanę się z nim za niewielką opłatę. I co powiesz?
Wchodzisz w to? Nie mam tyle sprytu. Dobra, weźmy go. W porządku. Wezmę ten eliksir. Świetnie. Nie pożałujesz. No, cholera wie, ale teraz już za późno. Na pewno będzie dobrze. Tylko wypij na raz. Chyba na razie koniec z zakładami. Mimo to wpadaj, kiedy dusza zapragnie. Bądź co bądź, mam tu największy wybór trunków w całej grocie. Super. Dostałem jakiś fajny eliksir. Chciałem się z nim związać. I mamy nowy poziom. Wygląda na to, że wciąż są goli. Sprawdźmy w takim razie. Fortuna sprzyja głupcom. Ach, będzie wyżej. Cokolwiek chcesz powiedzieć, brzmi to pewnie mało przekonująco. Pięknie, do budowy plus jeden. Gdzieś na północy. Tak myślisz? Wiecie co, weźmy sobie coś. Co mówisz? Coś do jedzenia. No i dobra, i fajnie. To co, może teraz pójdziemy sobie do cysterny. Nauczymy się czegoś. Chociaż mam teraz też te punkty do rozdania. A tak jeszcze patrząc na te umiejętności, to w tą budowę bym dalej szła. Ale ta alchemia. Inteligencję musimy ciągnąć do końca już. To jest taka sprawa jedna i teraz druga. To pójdziemy tędy. I spróbujemy się nauczyć jakichś nowych umiejętności u Morkonów, bo na pewno takowe są, jakieś niektóre fajne. Dobra, i my chyba idziemy tutaj, z tego co kojarzę, chociaż nie. W cysternie sobie przydzielamy. Kiedy ostatnio ktoś tu w ogóle przyjechał mopem? Gościu, nie pytaj o takie rzeczy. Nie no, jestem zadowolona. Ogarnęliśmy jedną z takich ważniejszych rzeczy. Za 5 poziomów możemy zdobyć awans u Morkonów. Jest super. Bahadur. Pragnę się od ciebie uczyć i ty masz co? Usuwa wszystkie efekty statusu. To by się nam w sumie przydało. Dopóki to trwa, otrzymujesz obrażenia obniżone o połowę. Tego się nauczę. Zwiększa twoją witalność. Szybciej biegać. Regeneruje życie. Atakujesz szybciej. To też chcę się nauczyć. Pozwala ci nauczyć się używać rytuału bólu. Aha, ja chyba czaję. Dobra, to jest nam potrzebne. Dobra. I teraz tak. Ekwipunek to będzie chyba i tutaj wyżej. Tak. Dopóki rytuał trwa, ustaw na szybki dostęp. Ustawimy sobie tu. Teraz pójdziemy do cysterny. Już rozumiem, o co chodzi, bo ja byłam taka, wiecie, wkurzona, że nie można mieć pary tych rytuałów na raz. Ale właśnie do mnie doszło, że jak się uczymy rytuału bólu na wyższy poziom, to wtedy właśnie chyba możemy mieć więcej niż jeden. W takim wypadku to byłoby super. Bo teraz byśmy sobie to przyznali. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Jezu, nie tu pobiegłam, gdzie trzeba. Znowu się pomyliłam. Tutaj na dół. Weźmy sobie, polećmy może. Aż za daleko. Ciekawe mnie, czy spotkamy tutaj w sumie tego Marata? Marat się nazywa? Chyba tak. Na razie. Kolia nie chce z nami rozmawiać, to nie. Ale teraz ten rytuał byśmy sobie sprawdzili. Czy ja dobrze rozumiem? Atakujesz szybciej, otrzymujesz mniejsze obrażenia od atakowanych wrogów, twoje ataki powodują większe obrażenia. Weźmy sobie... Tak, to prawda, mogę i teraz trzeciego nie będę mogła dać. Dokładnie. Do których chcemy rytuał? Tych chyba się w ogóle nie będę uczyć. Ewentualnie regenerację życia. Atakujesz szybciej. Przy 90?
mniejsze obrażenia. Tu by się przydały. Już mniejsze obrażenia to najbardziej tutaj. Większe obrażenia powodują moje ataki. Przy 90. I taki sobie zrobimy chwilowo rozstrzał. I ten, który mamy nową umiejętność, znaczy ekwipunek. Ignorowanie bólu. To wiecie co, skoro ja mam to, to weźmy sobie, dajmy zamiast tego, to. Tylko nie w ten sposób. To tutaj. I teraz mamy tak. Atakujesz szybciej. Ataki wręcz powodują większe obrażenia. Ach, dałabym sobie to tu. I to przy 90. I tak byśmy to zrobili. No i dobra, i fajnie. I co teraz robimy? Dobre pytanko. Ile mamy czasu, bo to też jest istotna sprawa. W sumie to mamy 3 minutki, więc wydaje mi się, że możemy dzisiaj zrobić krótszy odcinek. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. W kolejnym myślę, że ruszymy coś z zadaniami głównymi. Ale nie jestem tego pewna, bo ci towarzysze cały czas gdzieś tam mi chodzą po głowie. Bo jednak te misje dla nich są. Misja z Kronim U4 jest, którą odkładałam od bardzo, bardzo dawna. Także to też jest ważne. Tak czy inaczej, to by było jak na razie na tyle. Trzymajcie się i cześć!